Witam Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Ja jestem John Radowicz, a to jest pierwszy odcinek z gry Turmoil, czyli gry, w której będziemy wydobywać ropę. Tak, wiem, że to już jest stara gra, już wszyscy by w nią zagrali, ale ja jeszcze w nią nie grałem, a niedawno zobaczyłem i mi się ta gra spodobała, więc postanowiłem, że nagram dla Państwa z niej odcinki. Więc, co by bez zbędnego przedłużania przejść do rzeczy. Dzisiaj rozpoczniemy sobie nową kampanię. Mamy też dodatek The Hit Is On z DLC. Jak już kupowałem, to w zestawie było chyba 20% taniej. Cię nie mylę. Teraz sobie mamy wybrać postać, tak? Kobieta? Nie no. Kobietami grać to my nie będziemy. To sobie weźmiemy faceta. Ten tak ostro wygląda fajnie. Lawuł po świecie jako kapitan statku, a nie potrafi nawet pływać. Nie chce się martwić, że utonę, chyba że w pieniądzach. A ten pasł bydło na zimnej i samotnej prerii. To chyba tym. Ja lubię sobie pływać. Nawet sobie zrobiłem patent na pływanie łodziami motorowymi, więc myślę, że ta postać idealnie mi właśnie przypasuje dzisiaj. Dobra robota, teraz czas brać się do prawdziwej pracy. Przyjdź do ratusza, aby poznać swoich rywali i zdobyć działkę na kolejne wydobycie. Czy oni się przedstawiają jeszcze raz? Pierwszy za darmo? Aha. Czemu ja mam najmniejszy? Karty na oferty. Konto w banku? No fajnie. Potrzebować pożyczki w celu przejrzenia raportu finansowego dotyczącego ostatniego przedsięwzięcia. Czyli po prostu pożyczka. Nic nadzwyczajnego. Mam nadzieję, że sama gra nie jest za głośna. Nie, nie powinna być. Dobrze. Więc idźmy w takim razie kopać. 2000 na pokrycie kosztów rozpoczęcia działalności. Jasne, idziemy. No dobrze. Teraz, choć się nie mylę, to się to robiło tak, że trzeba było ich chociaż ze dwóch rozstawić, nie? Ja nie dam sobie szli. I niczym się przyspieszało czas. Pięknie. A tu pan znalazł. To hopsa. Hopsa i lecimy w dół, nie? O, nawet udało mi się zassać. Dobrze. Umpmy sobie od razu konia. Jeden silos i lecimy z tematem, nie? Rury niestety powiększyć nie możemy. Szukaj, szukaj pan tym badylem, szukaj, szukaj. Dobra, panie, bo tu już się nie opłaca. Tu lecimy teraz, nie? O, jeszcze jednego kunia sobie kupimy. I lecimy z Georgesem. To ostatni miesiąc już? Aha. Czemu tak krótko? Nie dali mi popracować, panie. Aha, bo ten też, albo to jakieś małe stawki tutaj były, nie. Widzę, że oni też w tych darmowych działkach tak nie wydobyli za dużo. O, Fred Metal. Tak, ładny.
Mam dziś wydajnie przyjść z pomocą do mojej fabryki. Odnogę. Na panie, szerokość to się przyda na pewno. Na razie silosów nie, ale odnoga by się przydała jednak. A, no to super. Trochę żem przesadził, nie? Bo nas nie stać ani na działkę, ani na nic. Nieźle. Opa. O, dobrze. No dobrze, mam. A ile ja tu miałem? Nie. Ile ja miałem? 5000? To możemy trochę mniejszyć. Dobra. Super, idziemy. Prowadzić wydobycie. No cóż, znowuż dwóch połkarzy. Lecim z koksem. O, gwiżdżę. Lecimy. O, wysoko było. Oj, to takie porządne widzę, dobra. Dawaj pan ze dwa konie i lecimy. No i tu jest kolejne. Dobra. Dajesz pan. Pięknie. Dobra, panie, ale nie sprzedawaj po tak niskich cenach, aż bez przesady. Dawaj pan jeszcze z dwa te konie, nie? Już dajesz jeździć, jeździć, bo się zaraz uleje, nie? Dobra. Panie, bo się stąd zaraz uleje, no. Nie może być. Jeszcze jakieś po taniości to sprzedajemy. Dobra, panie, walnie jeszcze jeden silos. Chłopki niech jeszcze popracują troszkę. Dobra. O, tutaj sprzedaj, nie tu. O tej lecimy, sprzedajemy. Dobra, jest dobra cena, panie, sprzedawaj, sprzedawać. Dobra. I przedane? No to dobra, to koniec sprzedaży. No. To i myślałem, że tu jeszcze coś jest. Pan tak. No i lecimy z si, z si. Porządnie, dobra, to nic nie ma na dół. Godny jeszcze jednak do tego nie z tą pałką tu pobiega. Już jest ostatni miesiąc?
Nie no panie, no tak to ja się nie bawię, co to ma być? Czemu lipiec, sierpień, wrzesień jest niedostępny? Panie, to ja nie wiedziałem, no. No ja mogłem wiedzieć takie rzeczy. Ja myślałem, że to jest normalnie do grudnia. Cały roczek. Nie. Lubię eksperymentować z rzeczami, które mogą pomóc znaleźć ropę. Na głębokość tych. O, to by się przydało, ta głębokość. Dobra, ciul, no ale no... Mamy 3000. Dobra, chodź tu na tę aukcję. Bo ja miałem najlepszą działkę. A, tu idziemy. No dobra. No dobrze. Coś mi to nie pasuje, bo mówię, kiedyś mi się wydawało, że... Tysiąc trzeba pożyczyć, żeby w ogóle wyjechać. Nie no. Teraz ile mamy? Znowuż do czerwca. A, to nie ma co tak iść w te silosy i zbierać nie wiadomo ile. To w miarę szybko zadziałać. Przelecimy z koksem. Dobra. Dobra, panie, tu teraz. Nie jeździmy, bo tam za tanio. Dobra, panie, dawaj jeszcze dwóch ludków. Tam jeszcze jest. O, tu jest dużo, dobra. Lecimy z tym tematem, lecimy, lecimy, panie. Parę koników i... Nie ma co, lecimy. Wszystko tu, panie, wszystko tutaj. Wszystko tutaj. A jeszcze tu, panie, gdzieś poszukaj czegoś, no. O, jest jeszcze. O, trafiliśmy. No, ale panie, no tam to już nie sprzedajemy, nie, nie. O, postaw tu jeszcze z jednego, no. Nie, nie, no tak to... No panie, no... Nie, tak to ja się nie będę bawił, no. A wycieki są strasznie drogie w tej grze. Zamiast jechać tutaj, to oni do tego zbiornika jadą, nie? Już jest ostatni miesiąc. Sprzedaż jest, skończę za grosze. No.
No teraz mamy chociaż jakiś zysk, nie? No, największy ze wszystkich. Miło, miło, miło. A i ten będzie koniki nam usprawnił. Fajnie. No to drodzy Państwo, myślę, że jeszcze jedną rundeczkę możemy sobie przejść na tym odcinku. Więc ile masz koni? No tego akurat nie potrzebuję. No by się przydało, ale mnie nie stać. Czas, odnoga, szerokość. Anko nie. Ania to w warsztacie było. Żeby ci lepiej pracowali. No tak. I znowu zostałem prawie bez pieniędzy. Coś nam nie idzie za dobrze, no nie idzie. To była najlepsza działka. Ja bym w sumie poszedł gdzieś może tu. Tak. To lecimy. A kiedy mamy tutaj? Znowuż do czerwca tylko. Ech, nie podoba mi się to, nie podoba mi się. Czemu tak krótko? No. To lecimy. Jeszcze bardziej. Dobrze, mamy to. Dobra, trzy konie i lecimy to sprzedawać. Dobra, jeszcze jedną pompkę sobie postawmy. Super. Dobra. A nie, teraz tutaj. Jeszcze ze trzy te. Jechać, jechać. Sobie czasu niepotrzebnie nie tracić. Że mamy. To zsijmy to. Ile mocy? Ile mocy tylko mamy, to zsijmy. Teraz tutaj czas sprzedawać, dobrze. Mam jeszcze jedną różdżkę. Jeszcze tutaj niby? Oczywiście jest. Seria. To on to chciał? Nie, on nie to chciał. I coś jest? Nie. Tam jest coś. O to chodzi? Czy nie? No ja coś tutaj wziąłem, o co chodzi, a tu już przejście czas kończy, no i... Tyle co by z tego było, nie? To był z duży... O, matko, tutaj to było... O. Ładnie. O, ten zarobił więcej. No i mówię, no to jest krótki czas tej dzierżawy strasznie. Podoba mi się. W barze? Cena może być jeszcze lepsza. A za 4000, że będzie cały czas powyżej. Czworoczne oprocentowanie? Nie, nie potrzebuję.
Dobrze, drodzy Państwo, resztę zobaczycie już w kolejnym odcinku, więc komentujcie, subskrybujcie, ja się z Wami żegnam i do zobaczenia, na razie, cześć.